tak to beznadziejnie brzmi, że sobie nawet nie wyobrażacie. Hello wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu. I słuchajcie, jak widzicie, zbieram się jak sójka za morze na, do tego fryzjera, bo dalej mam długie włosy. Więc nie będę w każdym vlogu mówić już, że idę sobie na sprawienia o tym włosy. Po prostu zrobię to w najbliższym czasie. I dodaję Wam vloga kolejnego na kanał. I co chciałam dzisiaj? Aha, dzisiaj chciałam nagrać, ja robię remont, więc muszę na to poczekać jeszcze troszeczkę. I coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć, ale jak tutaj zapomniałam. A, zamówiłam sobie te buty, o których powiedziałam wczoraj. Tak, zamówiłam je. I teraz słuchajcie, nie wiem, co będę robić, właśnie chyba sobie rozłożę te rzeczy i poczekam, aż właściwie za vlog, może coś na YouTube porobię. Albo jeszcze dzisiaj wieczorem nagram dla Was projekt Denko, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I tyle dla Was mam na razie do powiedzenia i idę coś ogarnąć na właśnie z tym mikrofonem. Rozłożę sobie teraz chyba ten mikrofon. Uwaga, uwaga, czy ktoś rozpoznaje kąt nagrywania? Jest, słuchajcie, trochę zmieniony, bo sobie siadam po prostu niżej. Także można powiedzieć, że coś jest innego. I słuchajcie, co ja dzisiaj robiłam, to nagrywałam cały dzień, oczywiście, cover. Jestem tak na siebie wkurzona. Bo tak to beznadziejnie brzmi, mogę Wam nawet puścić, nie będę tego coveru robić do Rikeli, bo to nie jest piosenka dla mnie, tak stwierdziłam. I słuchajcie, nagram coś innego, może coś polskiego. Ktoś mi kiedyś właśnie napisał na tym kanale, żebym w końcu coś polskiego zrobiła, więc może to zrobię, może jakiegoś podsiadłe nagram, zobaczymy, ale po prostu jestem tak wkurzona na siebie, tak to beznadziejnie brzmi, że sobie nawet nie wyobrażacie. Więc Wam to nawet puszczę teraz. Nie umiem po prostu nagrywać. O, takie fałsze lecą, że to jest jakaś masakra. O matko, patulu po prostu. Coś okropnego. Czekajcie, już Wam to pokażę. Już Wam to puszczę. W ogóle tak przy okazji to jest mój statyw. Perfekta melba, to jest mój statyw. I lusterko z tyłu, dobra. Już Wam to pokazuję. Tutaj Wam położę to, żebyście dobrze słyszeli. Tralolololo, gdzie to jest? Teraz to muszę znaleźć. Sorka, zapomniałam o schawkę. Może pisimy jeszcze raz. A w sumie. Już się zamykam. Beznadziejnie. Może przejdę do późniejszego budynka. I ten angielski, pomimo to. I'm not waiting now. People seem to think I should be happier once you reach the top. You have it all, but I'm living for it now. 'Cause what if tomorrow never comes? I'm not waiting, no, I'm not waiting for the coming of all. Nie. Jak słyszeliście, to była masakra. Dla mnie to jest masakra. Wtedy nagram coś innego.
właśnie może coś polskiego. I wtedy myślę, że będzie dobrze. Także słuchajcie, to właśnie dzisiaj robiłam. Straciłam trochę czasu, no ale trudno. Człowiek się uczy na błędach, jak to się mówi. Prawda, prawda, prawda. I idę teraz spać. Może jeszcze poglądam na YouTube jak zwykle. O, widzę, że parę filmów przyszło na YouTube. Pododawali z moich subskrypcji, tylko subskrypcje, jakie mam. I tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Wiem, że nie był za cudowny, jak zwykle. W ogóle nie wiem, czy wam to mówiłam. Chyba tak, że jadę do Wrocławia w piątek. Sobotę i niedzielę będę właśnie w Wrocławiu, jadę do rodziny. Także pewnie nie będę nagrywać, w sensie będę nagrywać vlogi, ale nie będą codziennie. Po prostu zrenderuję całe te 3 dni, bo nie będę miała tam jak to po prostu nagrywać. Boże. Ci sama nie wiem, co mówię. Nie będę miała jak tego obrobić tam, bo będę właśnie u wujka. Także tyle. I właśnie dodam to jako jeden vlog. 3 dni. I słuchajcie, tyle właśnie, jeżeli chodzi o tego vloga. Wiem, że był naprawdę inny. Masakra jakaś po prostu. Mimo to zapraszam was jak zwykle do grubego kciuka, jeżeli wam się podobał ten vlog. Subskrypcja na dole, jeżeli jesteście nowy, ten filmik się podobał. I oczywiście zapraszam was na moje nowe filmy. Jutro chcę nagrać jakiś właśnie film, nie tylko vlogi, tylko jakiś film właśnie, może jakiś DIY, albo denko nagram. Słuchajcie, bo mam tyle tego, że normalnie 3 takie wielkie siaty mi się uzbierały kosmetyków, także może nagram denko. I tyle, jeżeli chodzi o tego vloga i zapraszam właśnie na moje kolejne filmy. I do zobaczenia, pa pa!